Czego uczy mnie Słowo Boże, Biblia, w Ewangelii według Mateusza, rozdział 14, wersety od 13 do 14? Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miasta piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Ewangelia według Mateusza, 14 rozdział, 13 do 14 wersetu. Wewnętrznie poruszony. Jan Chrzciciel. Człowiek, który zapowiedział Pana Jezusa Chrystusa i przygotował mu drogę, umarł. Herod, namiestnik i władca, kazał go zabić z zimną krwią. Co zrozumiałe, Pan Jezus Chrystus chciał teraz być na razie sam. Kiedy tłum widzi, gdzie Pan Jezus, gdzie On płynie, idzie za Panem Jezusem, za Nim, pieszo. A kiedy wysiada z łodzi, oni już tam na Pana Jezusa, na Niego czekają. Pan Jezus jest wewnętrznie poruszony nad nimi i uzdrawia ich choroby. Słabi, chorzy, nie jest to miły temat, taki, który jest nam bliski, bo często jesteśmy słabi, czasem chorzy, a w pewnym momencie umieramy. Największy wyraz naszej słabości. Nikt z nas nie jest zawsze silny, zawsze na drodze do sukcesu, po zwycięskiej stronie życia. Nikt z nas nie ma zawsze wszystkiego pod kontrolą. Każdy zna słabość, porażkę i winę. I właśnie dla takich przyszedł Pan Jezus. Mówi, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział od 12 do 13 wersetu. Zdrowi i sprawiedliwi śmieją się ze Zbawiciela, ale słabi i grzesznicy tęsknią za Zbawicielem, za Nim. To właśnie do nich przychodzi Pan Jezus. Idzie za zagubioną owcą, aż ją znajdzie. A kiedy ją znajdzie, z radością wkłada ją na swoje ramiona i przyprowadza do domu, jak mówi nam Łukasza, 15 rozdział, 3 do 7 wersetu. Jezus Chrystus Pan nie odpowiada na słabość odrzuceniem, ale akceptacją, umocnieniem. Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, jest wewnętrznie poruszony tym, co jest słabe i chore. Zdarzenie, o którym tutaj mówiłem, jest opisane w Ewangelii według Mateusza, 14 rozdział, od 13 do 21 wersetu. Mateusza 14, 13 do 21. To usłyszawszy, Jezus ustąpił stamtąd w łodzi na miejsce puste osobno i lud usłyszawszy szedł za nim z miast pieszo. I wyszedłszy, Jezus ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nim i uzdrawiał chorych. A gdy nadszedł wieczór, przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc, puste jest to miejsce i czas już przeminął. Rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek, kupili sobie żywności. A Jezus im rzekł, nie potrzeba, żeby odeszli, dajcie wy im jeść. Ale oni mu rzekli, mamy tu tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł, przynieście mi je tu. I rozkazał ludowi usiąść na trawie i wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił i łamiąc, dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi i jedli wszyscy i nasyceni byli. I zebrali, co zbywało ułomków, z 12 koszów pełnych,
a tych, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, oprócz niewiast i dzieci. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 13 wersetu do 14. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność, a kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą i wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Ewangelia według Mateusza 14, 13-14.